Na tę chwilę nie ma planu wprowadzenia obowiązkowych szczepień, mówił dziś w Polskim Radiu minister Michał Dworczyk. Polacy są coraz mniej chętni do szczepień. Widać, że te naturalne zasoby osób przekonanych do szczepień wyczerpują się, czy już się niemal wyczerpały. O tym świadczy dynamika rejestracji na szczepienia. Ostatnie tygodnie to są spadki po kilkadziesiąt procent tydzień do tygodnia. Mówił w Polskim Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W tej chwili ponad 55% pełnoletnich Polaków jest zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki bądź zarejestrowanych na szczepienie i w najbliższych tygodniach przyjmie pierwszą dawkę. Jednak jak dodaje minister Dworczyk, odsetek ten jest daleko niewystarczający. Stąd nasze inicjatywy w zakresie zwiększania różnego rodzaju zachęt czy wzmacniania akcji komunikacyjnej mającej przekonywać Polaków do szczepienia. W tej chwili nie ma planu wprowadzenia obowiązku szczepień. Dzisiaj nie prowadzimy tego rodzaju prac. Dzisiaj raczej są właśnie prowadzone prace związane z monitoringiem, analizą efektywności tych rozwiązań, które są stosowane w innych krajach. Część krajów wprowadza rozwiązania do tej pory niewykorzystywane. Polski rząd obserwuje i analizuje zagraniczne metody, dodał minister Michał Dworczyk.